Dzień dobry Państwu. Zaczynamy kolejne spotkanie z cyklu Okiem Fotografa Online. Ja się nazywam Irek Graf. Prowadzę te spotkania od 2018 roku. Tych spotkań w Centrum Promocji Kultury, gdzie się spotykaliśmy w formie fizycznej, w sumie było 21. Temat fotografii koncertowej był na nich też poruszany i jazzowej tak naprawdę. A to za sprawą Rafała Nowaka, którego gościłem w tymże cyklu dokładnie rok temu, czy dwa lata temu. Niech no pomyślę. Dwa lata temu. Kilka wspomnień jeszcze z tego bardzo ciekawego wieczoru. A więc dokładnie chyba po dwóch latach wracamy do fotografii na scenie, fotografii koncertowej. Ale ten obszar działalności fotografów pojawiał się również wcześniej, między innymi za sprawą innego gościa, Wojtka Druszcza, znanego fotoreportera, który opowiadał nam w czasie jednego ze spotkań o swych, no, jednych z pierwszych zdjęć, chyba pierwszych scenicznych takich koncertowych, właśnie z sali kongresowej, z koncertu z Rolling Stonesami, ale też przedstawiał troszeczkę fotografii z festiwali rockowych, no głównie z Jarocina. Ja to robię celowo do Rafała Nowaka, bowiem chciałem jeszcze nawiązać, a to za sprawą, no właśnie, konkursu, który też połączył moich gości, to znaczy w zeszłym roku konkurs MK, czyli imienia Marka Karewicza, wygrał właśnie Rafał Nowak zdjęciem Jamesa Cartera z festiwalu Jazz na Starówce. Można na tej stronie obejrzeć laureatów tegoż konkursu. Natomiast są tam też wyniki tegorocznej edycji. No i tam jest właśnie zdjęcie Uli Las, która otrzymała w tym roku Grand Prix tegoż konkursu. Przechodzimy teraz już do bohaterki wieczoru. A spotkaliśmy się fizycznie pewnie na jakimś koncercie, ale ja nie pamiętam dokładnie gdzie i kiedy. Natomiast na pewno spotkaliśmy się w SPAF-ie na warsztatach technik dawnych, w których też braliśmy oboje udział. I mnie tam przyciągnęła między innymi technika gumooleju. I tak się złożyło, że oboje przedstawiliśmy na koniec na wystawie zdjęcia koncertowe, więc mieliśmy wspólnie trochę tematów do rozmowy. A tu ją widzimy z nagrodą, którą udało jej się osobiście odebrać w czasie festiwalu Jazz nad Odrą. Jeśli dobrze pamiętam, jest to festiwal, którego korzenie, początki sięgają roku 64, a więc niesamowita historia. Od początku ten festiwal obserwował i fotografował Marek Karewicz i jemu właśnie poświęcono tenże konkurs, co mnie osobiście bardzo cieszy i zachęcam do udziału w przyszłorocznej edycji. Tu widać Ulę na tle zdjęć i tę nagrodę. Ula chyba wyłączyła zegar, który ma w tle. Jeszcze nie. Jeszcze nie wyłączyłaś? No to najwyżej będzie nam czasami coś się odzywało w tle. Co kwadrans? Co pół godziny? Co pół godziny, ale tylko jeden gong. Okej, dobrze. To witam serdecznie mojego gościa Ulę Las, która jak sama przyznała najbardziej zainteresowana jest fotografią koncertową i portretową. No i dzisiaj porozmawiamy głównie o tej pierwszej, chociaż wiele tych zdjęć można nazwać portretami muzyków. No dobrze. Oddaję Ci głos na moment, a ja przełączam się na właściwą prezentację Twoją. A przy okazji zobaczę, jak tam wygląda sytuacja na czacie. Witam serdecznie. Dziś pokażę część moich prac, które wykonałam w ostatnich latach. Nie jest to odległy czas. Są to 2-3 ostatnie lata, właściwie 20 można z tego wyłączyć, bo jest jak jest.
i tych koncertów jest bardzo niewiele. Aczkolwiek staram się chodzić na wszystkie, które w tej chwili się odbywają. Już teraz właściwie chyba prawie nic. I z tych 3 lat, czyli ten okres czasu, kiedy najwięcej fotografuję, jeśli chodzi o koncerty, wtedy, kiedy skupiłam się właściwie na koncertach i to głównie jazzowych, z tych lat dziś pokażę Wam zdjęcia. Dobrze. Chociaż właściwie powinnam powiedzieć fotografie, nie zdjęcia. Marek Karewicz zawsze mówił, jeżeli ktoś powiedział zdjęcia, to powtarzał, zdjęcia są u cioci na imieninach. Fotografie. Dobrze. No, przypuszczam, że Marek będzie się tu przewijał i pojawiał w tej naszej rozmowie nieraz. Na początek wybrałaś zdjęcie właśnie z konkursu tegoż, o którym była tu mowa. Przypuszczam, że celowo. No tak, właściwie to jest jakieś zdjęcie wyjściowe i na ten moment chyba najważniejsze. Jest to fotografia, która właśnie wygrała konkurs imienia Marka Karewicza, czyli Janka Jazz Photo w tym roku. Fotografia przedstawia perkusistę Franka Parkera na festiwalu Love Polish Jazz Festival w Tomaszowie Mazowieckim w 19 roku, 2019. Miejsce też gra tutaj tak naprawdę rolę, bo Tomaszów Mazowiecki to też było bardzo bliskie miasto, z którym związany był Marek, był honorowym obywatelem tego miasta, też mieszkał we wczesnym dzieciństwie w tym mieście. I do tej pory ma tam bardzo wielu wspaniałych przyjaciół. Więc to się tak fajnie, fajnie zamknęło, że akurat stąd pochodzi ta fotografia. Jest to perkusista, Frank Parker jest perkusistą Michała Urbaniaka i to był koncert właśnie Michała. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym zdjęciu? Chyba największym szczęściem tak naprawdę na tym festiwalu jest to, że my fotografowie możemy wykonywać zdjęcia w trakcie całego koncertu. Bo mi się wydaje, że to jest tak naprawdę najważniejsze, bo jeżeli mamy ograniczony czas, to już jest zupełnie inaczej. Tu można było rzeczywiście przyczaić się na perkusistę i gdzieś wyczekać ten moment. Tym bardziej, że perkusiści zazwyczaj siedzą poza światłem, bardzo daleko. Zresztą to zdjęcie było dość mocno wykadrowane. Ale bardzo długo zresztą nad nim pracowałam. To było takie zdjęcie, niektóre zdjęcia robię bardzo szybko. To było dość długo, zanim doszłam do takiego etapu, jaki uzyskałam, czyli to, że zostaje twarz i talerz perkusisty, a cała reszta właściwie chowa się w cieniu. Mhm. No dobrze. To trochę takie nietypowe zdjęcie z koncertu. Trzeba tu właśnie się nieco domyśleć, co się dzieje, kto to jest. Nie widać rąk, pałeczek, które są ważnym atrybutem przy tego typu fotografii. No i myślę, że to mogło też przyciągnąć jurorów. No dobra, przechodzimy dalej, zobaczmy. Ku mojemu zaskoczeniu wybrałaś taką fotografię kolorową i no właśnie, dlaczego? Przede wszystkim podsunąłeś mi wczoraj fajny pomysł, żeby zaprezentować tę fotografię w jakimś kluczu, więc klucz, na który się zdecydowałam, to jest instrument. Czyli będziemy tutaj po tych fotografiach iść kluczem instrumentu, a więc perkusja. To jest zdjęcie kolorowe, bardzo kolorowe, wręcz przekolorowione. Zdjęć kolorowych robię bardzo niewiele, robię je głównie czarno-białe. Natomiast to powstało jako kolor, bo też były tam, to jest Jazz Jantar 2019, więc tam są szalone kolory na scenie. Często bardzo mało światła, a jeżeli już są, to właśnie z takimi kolorami, więc szkoda było ich tutaj tracić w czarno-bieli. Natomiast wracając do mojej czarno-bieli, to najbardziej ją lubię i w niej się dobrze czuję i też aparat ustawiam zawsze od razu, kiedy mam podgląd, to jest na czarno, na monochromatyczny.
temacie. Także wydaje mi się, że inaczej się go ustawia do monochromatycznych, a inaczej do koloru. Ale to jest moje odczucie, może tak nie jest, ja natomiast tak myślę. No więc jest to perkusista Kamala Williamsa, którego tu widzimy w bardzo fajnych kolorach i chyba te kolory tutaj grają najbardziej. Powiem szczerze, że mi ta fotografia kojarzy się może bardziej z rockiem niż taką klasyczną jazzową fotografią. W ogóle jak myślę o jazzie, o klasycznym jazzie, to on mi się kojarzy z bardzo dobrą fotografią. Nie mogę tego powiedzieć o jakoś innych gatunkach. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale jak oglądamy albumy, zdjęcia, okładki jazzowe z dawnych lat, to tam znajduję mnóstwo świetnych fotografii, mnóstwo świetnych pomysłów graficznych. No, tak jak u nas chociażby dzieła właśnie Marka Karywicza. Tu różne są liczby podawane, ile on tych zdjęć na okładkach ma, ile stworzył okładek. Pewnie problem jest w tym, że trzeba by liczyć też wznowienia, jakieś składanki. I może dlatego ta liczba jest bardzo różna. Ja słyszałem i o 2000 okładek i o 200 chyba okładkach, które on zaprojektował. No ale samo to zdjęcie takie bardzo słynne z nalepą Tadeuszem i jego synem Piotrem. No przecież ono się ukazywało potem jeszcze na reedycjach różnych, na składankach o bluesie, składankach breakoutu i nalepy. Także no, nie wiem, zostawiam tu statystykę innym. Ale ty, jak widzę, fotografujesz i w kolorze, i w czarno-bieli. Bardzo rzadko w kolorze. Tak, tak. Ale starałam się wybrać rzeczywiście tutaj część zdjęć w kolorze. Arek Skolik jest na kolejnym zdjęciu. Jest to dość spokojne, wyważone zdjęcie czarno-białe. Sama nie wiem, co o nim jeszcze powiedzieć tak naprawdę, oprócz tego, że zostało wykonane w jazz klubie 12x14 warszawskim rok temu, mniej więcej. I właściwie tak Arka widziałam i tak Arka chciałam oddać i zapisać w tym jego graniu. Ja powiem o tym zdjęciu, że tu jest dużo nieostrości i dużo szarości i że przy takiej fotografii ważne jest, żeby widzieć te szczegóły w cieniach. Takie zdjęcia dość trudne są nieraz do wydrukowania dzisiaj. Natomiast na monitorze, no, jeżeli widać szczegóły, to znaczy, że monitor jest dość dobrze skonfigurowany i ustawiony. Te nieostrości akurat w przypadku tego zdjęcia i zdjęć koncertowych i te cienie, takie dość głębokie, ale jednak czytelne, są bardzo istotne. Jakiś bardzo zadowolony, wesoły perkusista z dreadami. Paweł Dobrowolski, oczywiście wszyscy go zapewne znają. Bo Paweł gra bardzo dużo i bardzo często. Wybrałam to zdjęcie, chociaż tak znowu jest kolorowe, ale wybrałam je, ponieważ widać tutaj jego dłonie, czyli całe jego dłonie, czyli to, czym gra. Zdjęcie zrobiłam na Warsaw Summer Jazz Days albo na Jazz Jamboree. Tutaj nie pamiętam, musiałabym to sprawdzić. W każdym razie na pewno w Stodole, bo oba festiwale odbywają się w Stodole. I tak naprawdę Paweł w tym momencie, to był dzień jego urodzin, w tym dniu grał koncert razem z Markiem Napierukowskim. I to było takie podziękowanie za 100 lat, które mu publiczność zgotowała. Kolejne. Teraz mamy kontrabasistę. Tak, i teraz idziemy w kontrabasistów. Andrzej Święs w klubie Akwarium z 2019 roku. Też kolor.
Wybrałam to zamyślenie Andrzeja i lubię to zdjęcie chyba z powodu tych cieni, które gdzieś tam na ścianie się kładą kontrabasem. To chciałem dodać przez chwilę, że mi się podoba ten cień. Właściwie dwa cienie. No tak, tak. I z prawej, i z lewej. Kolejnym kontrabasistą jest Mariusz Bogdanowicz z koncertu na Horny Trio z 2019 roku. I to też jest dla mnie takie wyjątkowe i szczególna fotografia, ponieważ było to pierwsze zdjęcie, które gdziekolwiek, kiedykolwiek wysłałam na konkurs za namową pewnego fotografa. Wysłałam to na pierwszą edycję MK Jazz Photo i to zdjęcie wtedy dostało się do finału, czyli też na wystawę i do katalogu. I to jakby tak naprawdę ta fotografia zainicjowała to, że gdzieś chciałam się tym dzielić szerzej niż wcześniej, gdzieś wykonując te zdjęcia bardziej do szuflady. Więc jest to dla mnie bardzo przełomowe i ważne zdjęcie. Kolejny kontrabasista, ale grający smyczkiem. Na ten moment tak. Renaud Garcia Alphonse, wspaniały francuski kontrabasista. Bardzo świeże zdjęcie z tego roku z Jazz Jamboree, który się odbył jakimś w ogóle cudem, chyba już ta końcówka przebiegła. Natomiast koncert był naprawdę wspaniały. To jest rewelacyjny muzyk. I widać, jak się tą muzyką bawi. Podoba mi się ta twarz, ta mina. I akurat ta na niego pada snop światła, więc oświetla to, co jest ważne na zdjęciu. Kolejny, znany dość. Stanley Clark na Warsaw Summer Jazz Days. I to jest fotografia, którą wysłałam na konkurs zarówno MK Jazz Photo 20, jak i World Jazz Photo. W MK Jazz Photo, znaczy w obu właściwie konkursach, to fotografia weszła do finału. Na World Jazz Photo zajęła ósme miejsce. Ósme miejsce wśród kilkuset prac z 41 krajów. Więc naprawdę no nie spodziewałam się, że aż tak wysoko ta fotografia się uplasuje. To jest fotografia, którą zrobiłam tak naprawdę już trochę po czasie, przysługującym fotografom, bo na obu festiwalach, czyli Warsaw Summer Jazz Days i Jazz Jamboree, jest ten nieszczęsny cut pod tytułem Czas, czyli mamy tego czasu niewiele, dwa utwory, 10 minut, to jest bardzo krótko, fotografów jest wielu, fotografuje się no niezbyt przyjaźnie, poza tym też mi się wydaje, że wtedy jeszcze nie zdąży się tak naprawdę gdzieś emocjonalnie ten koncert zacząć. I tak gdzieś było takie miejsce, gdzie właśnie u Państwa Adamiaków można sobie pozwolić na to, że gdzieś z miejsca jeszcze tą fotografię można wykonać. Więc korzystając z tego, to było już zrobione zdjęcie zupełnie z miejsca. Przechodzimy do innego instrumentu, skrzypce. No i mamy skrzypce. Tomasz Kukurba. Warszawa Zingera. Zdjęcie pochodzi z tego festiwalu. No i Tomasz Kukurba, który jest skrzypkiem i czasami śpiewa. I to, jak śpiewa, to jest po prostu wystrzał w kosmos. Po prostu przenosi zupełnie w inną przestrzeń. Jest to niesamowite, jakie dźwięki potrafi z siebie wydobyć. Zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Kolejny skrzypek. Skrzypaczka. Skrzypaczka. Gafa tak. Z mojej strony. Przyznaję się, nie znam. Skrzypce nie są akurat może moim bardzo ulubionym instrumentem, chociaż są bardzo fotogeniczne. Tak, lubię fotografować skrzypaczki i skrzypaczy. To jest Regina Carter, koncert z jazz klubu w Łomiankach.
No też był świetny, fantastyczny koncert, chociaż Regina nie jest łatwa w fotografowaniu. Regina nie za bardzo jakby gdzieś z tymi emocjami wychodzi i można ją na czymś przyłapać albo się tak zaczaić na te emocje. Jest dość w tym wszystkim powściągliwa, więc tutaj też widać jej skupienie, bardzo silne zamyślenie. Gdzieś, gdzie ona się w tym wszystkim bardzo silnie, myślę, kontroluje. Tak naprawdę jest bardzo stabilna. I gdzieś nie wyrzuca, więc nie jest łatwa dla fotografów. Lubisz skrzypaczki i skrzypków, widzę. Lubię. Kolejny, bardzo ekspresyjnej postaci. Tak, kolejny jest Iwan Gar. Tak, to jest fotografia, która jest nieostra, ale myślę, że emocje, które są w tej fotografii, jakby zupełnie brak ostrości w tym nie przeszkadza, bo jest to taki moment, w którym on był tak w szalonym, szybkim ruchu, że myślę, że złapanie tutaj ostrości byłoby chyba stratą tak naprawdę tych emocji, które on podczas grania z siebie wyrzucał. Warsaw Summer Jazz Days 2019. To... Zadam teraz ci pytanie takie, bo przed spotkaniem, między innymi po obejrzeniu tej galerii konkursu MK Jazz Photo, zacząłem się zastanawiać, na ilu koncertach jazzowych byłem w tym roku. I wyszło mi, że było bardzo, bardzo, bardzo słabo. Nie wiem, na ilu ty byłaś. Do lutego tak, byłem, do marca byłem na kilku koncertach, ale większość to były bluesowe, jakiś tam rockowy. W sumie poza jazzem na Starówce w Warszawie, no to powiem szczerze, że chyba w tym roku za bardzo nie będę miał co, z czego wybierać na ten przyszłoroczny konkurs, ale zdaje się, że tam nie muszą być zdjęcia z ostatniego roku. No tak, ten polski konkurs rzeczywiście nie ma takiego narzuconego czasu, tak jak inne konkursy światowe, gdzie fotografie muszą być wykonane w przeciągu ostatniego roku, więc u nas możemy sięgać bodajże do 2000 roku w swoje zasoby. No w 2020 ja też nie byłam na wielu koncertach, chociaż no chodzę na, jutro będę, chociaż chodzę na wszystkie możliwe, gdzie się tylko da. 2019 to był taki dla mnie najbardziej owocny w koncertach, bo to było ponad 100 koncertów, które sfotografowałam, więc to było naprawdę bardzo, bardzo dużo fantastycznych koncertów, których teraz brakuje. Ale liczę, że niedługo wszyscy wrócimy. Dobrze, przechodzimy do kolejnej części. Moment. Tu jest chyba pianistka. Tak, to jest Hania Rani. Hania Raniszewska, czyli znana jako Hania Rani. Ona teraz bardzo, bardzo popularna się zrobiła. Natomiast ja ją poznałam na Copenhagen Jazz Festival, gdzie występowała i gdzie, jak już byłam, to wszystkie polskie rytmy starałam się zobaczyć. Ale to zdjęcie jest z Polski, z polskiego koncertu. Nie lubię fotografować pianistów. Od razu to mówię, że nie lubię fotografować pianistów. Jakby zachowanie tego wszystkiego i połączenie tych emocji i jeszcze, żeby były ręce i instrument, nie do końca. Tutaj tą fotografię lubię, bo fajnie zapisało się jej odbicie we fragmencie fortepianu. Więc chyba to zdecydowało, że ją wybrałam na dziś. No i kolor. Znowu kolor. Ale chyba jeszcze mamy tu pianistów. Mamy jeszcze. Mnie niestety trochę się zacina tutaj ta prezentacja. Ja muszę klikać w te zdjęcia, żeby one szły dalej, więc przepraszam za takie mignięcia, ale... Niestety na razie tak musi być. Zobaczymy. Może uda mi się to okiełznać. Tu mamy pana jakiegoś przy fortepianie. Fortepian jest na pewno bardziej fotogeniczny niż pianino takie typowe, zwłaszcza elektroniczne, z ogromną ilością jakichś kabli, pokrętełek. Zgadzasz się czy nie? I tak najważniejszy jest człowiek.
fajnie, na tyle nie tak wielki jak fortepian, żeby można go było całego zelżeć z człowiekiem. Wtedy chyba najbardziej lubię. Natomiast tutaj mamy Sławka Jaskółkę. Sławek Jaskółkę to jest mistrz różnych bardzo min i w ogóle się w tym nie krępuje i to naprawdę... Fotografie z koncertów Sławka są zawsze mega ciekawe i tam bardzo dużo się dzieje, jeśli chodzi o jego wyrazistość emocjonalną. To jest fotografia z Komedy, z festiwalu filmowego Komedy, który się rokrocznie odbywa. Studio Lutosławskiego. Okej, okay, przechodzimy do następnego. W tym zdjęciu jeszcze mi się podoba ta ręka. Odbicie tu jest pod napisem Steinway. Tak, to trzeba się przyjrzeć, żeby to zauważyć, rzeczywiście. Ale też w tym miejscu. Tak, ale też zauważ, że Sławek jest uniesiony nad fotelem. On się wręcz uniósł na ten moment grania. Myślę, że z pianistami jest też jeszcze ten problem, zwłaszcza z takimi, którzy grają cichą muzykę. Jak Leszek Możdżer chociażby, który parę razy o fotografach wypowiadał się, czasami krytycznie, że mu no, przeszkadzają. Przeszkadzają też pod względem napięcia, rytmiki, że na przykład on ma w sobie pewien rytm, pewien takt i w tym momencie słyszy migawki. Ja powiem szczerze, że w takich sytuacjach staram się korzystać obecnie z trybu live view, który jest dość cichy, jeżeli go uruchomimy. Albo nie robić zdjęć, albo robić zdjęcia wtedy, kiedy jest, nie wiem, przerwa, oklaski czy coś takiego. Bo może dlatego, że ja sam kocham muzykę, słucham jej bardzo dużo i oprócz tego, że robię zdjęcia, to też przeżywam ją często i słucham. No i też nie lubię, jak ktoś mi bardzo przeszkadza. Jak ty to widzisz? No więc właśnie, dla mnie jest to największą przeszkodą w fotografowaniu, czyli wtedy, kiedy ingerujemy w to, co się wydarza. To jest dla mnie najważniejsze chyba w tym wszystkim i zawsze staram się fotografować tak, żebym była niezauważalna. To jest podstawa w tym wszystkim. A rzeczywiście Leszek Możdżer bardzo często się wypowiada o tym i ja go doskonale rozumiem, bo rzeczywiście no, lustrzanka ma odbicie, to słychać. I zwłaszcza jak Leszek zawsze mówi, kiedy odchyli się od fortepianu i wtedy słyszy takie ciach, 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 bo jest to najbardziej ciekawe. Oczywiście fotografowałam Leszka na wielu koncertach. On jest człowiek z niesamowitym poczuciem humoru, więc były takie koncerty, kiedy on mówił to umówmy się, bo tam było, że mamy tam 10 minut, i Leszek mówi to umówmy się, że ja teraz wam zrobię wszystkie miny świata, a potem będę grał koncert i wy mi dacie spokój. I on rzeczywiście przez 5 czy 10 minut wykonywał różne fantastyczne miny, tak jakby grał, odchylał głowę, no wykupiał się totalnie z tym swoimi bosymi stopami, gdzieś je zarzucając na różne części i spytał, czy już. No i potem wszyscy w spokoju, przede wszystkim Leszek Możdżer mógł w spokoju zagrać no jednak fortepianowy koncert, więc bardzo cichy. I my też mogliśmy go w spokoju wysłuchać, byliśmy już niemalże nasyceni, chociaż chyba nie wiem na ile udało nam się dobrze sfotografować Leszka przez łzy śmiechu, bo on rzeczywiście wyprawiał tam fantastyczne. Kolejny pianista bardzo pozy. Skupiony na grze i odnoszę wrażenie, że tu światło odbiło się od klawiatury, z góry padało i odbiło się od chyba od klawiatury czy od pianina lub fortepianu, chyba fortepianu i oświetliło mu twarz. Bardzo lubię takie zdjęcia pianistów, czy chyba częściej udaje mi się to zrobić w przypadku perkusistów. No ja też lubię to światło, bo ono jest takie, na które trzeba polować, bo tak naprawdę nie w każdym ruchu pianisty to światło jest na nim. Tak jak tutaj widać, gdyby lekko odchylił głowę do tyłu, tego światła nie byłoby w ogóle, a gdyby jeszcze głębiej ją odchylił, to byłoby bardzo przepalające. Natomiast no, trzeba gdzieś wyczaić, wyczekać ten moment. To jest Danilo Ria, pianista włoski. Zdjęcie pochodzi z Komeda Jazz, nie, z Komeda, festiwal filmowy Komedy, chyba 2 lata temu.
No i co? No fajnie pada to światło gdzieś na jego przednią część. Właściwie jest wszystko oświetlone, co Odezwał się powinno być. zegar u Uli, ale tylko raz wybił. Tak, o 20 zabije Oj, oj, oj. 8. To będzie znaczyło, że trzeba kończyć albo zbliżać się ku końcowi. Da nam znać, da nam Dobra. znać. Kolejny pianista. Włodzimierz Nachorny. Włodzimierz Nachorny, no to miłość chyba wszystkich, najbardziej nostalgiczny, taki sentymentalny, melodyjny, fantastyczny nasz, doskonały. Bardzo lubię chodzić na jego koncerty, ma w sobie to ciepełko, ma w sobie coś fantastycznego. To był akurat koncert, który był, to jeszcze był koncert poświęcony Wandzie Warskiej, wtedy kiedy były zbierane środki na pomoc w jej rehabilitacji. I był zrobiony właśnie taki duży koncert, gdzie Włodzimierz Nachorny wystąpił. No, światło było tnące, jak ja to je nazywam, ale gdzieś w tym świetle bardziej niż portret udało mi się zapisać taki rzut Włodzimierza Nachornego. Ja przy okazji tu zerknąłem wreszcie na komentarze, tym bardziej, że uporałem się tu z techniką i mam i podgląd, i prezentację. No tak, tu troszeczkę komentarzy widzę, bardzo się cieszę. Niektórzy bardzo komentują. Cieszy mnie obecność tutaj Tomka, na którego zawsze mogę liczyć, zwykle w pracy, tym razem w szpitalu, ale napisał, że no, sąsiad obok pozwolił na słuchanie prezentacji. No, trzymaj się, Tomek, i życzymy powrotu jak najszybciej do Tak, zdrowia. pozdrawiamy ciepło Tomka w szpitalu. Tym bardziej, że oboje go znamy, oboje byliśmy na plenerze nad Bugiem wspólnie jeszcze we wrześniu, prawda? Z tym Włodzimierzem Nachornym i z tą fotografią, no to jeszcze jest ta kwestia, powiedziałaś o takim świetle ciętym, trudnym. Myślę, że też ważny jest kierunek, że bardzo często w trakcie koncertu no, nie zawsze możemy sobie skorzystać z takiego światła, jakie by nam się marzyło, że na przykład pada na głowę z tyłu właśnie, tak jak tu, na czaszkę, na plecy. Jest to bardzo trudne oświetlenie. A jeszcze jak muzyk jest na przykład białowłosy, jasnowłosy, no to bardzo łatwo przepalenia, inne takie problemy. Ale i no chyba tak, nawet jeżeli nie ma włosów, no, wtedy jest dopiero no, masakra. Tak, tak, to tak. Ale i tak chyba ja osobiście wolę takie oświetlenie tradycyjne z halogenów niż współczesne ekrany, które wyświetlają filmy, które się zmieniają ileś tam razy na sekundę, które migotają i sprawiają, że nigdy nie wiadomo, jaki będzie ten efekt. Można zrobić 10 zdjęć pod rząd i każde wyjdzie zupełnie inne. I wydaje mi się, że tu technika, którą Marek Karewicz stosował, że on sobie ogląda, koncert ogląda, a potem podchodzi, robi jedno, dwa zdjęcia i ma gotowe, to tu mogłoby nie... po prostu się nie spisać przy tak ogromnym, tak szybkim zmieniającym się świetle. No dam przykład, że jak byłem na koncercie Dżemu w Stodole, robiłem 10 zdjęć, na przykład Maćka Balcera, i na jednym miał tu czerwony kawałek twarzy, tu było pusto, za chwilę czerwony był niżej, a tu był wstrętnie jakiś zielony, potem tu miał czarno na oczach, a tu niebiesko, i to się zmienia w ułamkach sekundy i my tego tak naprawdę nie widzimy, tego stroboskopu takiego migotania świateł, i w efekcie robi się tych zdjęć 1000, a nadaje się do publikacji, czy do w ogóle czegokolwiek, nie wiem, 30, 40 może. Na szczęście na festiwalach i koncertach jazzowych tak mniej jest tego, dużo mniej niż na takich popowych, rockowych. Tak, to prawda, chociaż mi się też wydaje, że Marek nie ze względu na obserwacje jakby
światła czy technicznych możliwości wykonania zdjęcia później zaczynał robić te fotografie podczas koncertu. Mi się wydaje, że on, tak jak bywałam z Markiem na koncertach, kiedy jeszcze fotografował, to mi się wydaje, że Marek czekał na taki moment, kiedy ten koncert zaczyna mieć już takie emocje, kiedy obrasta już te emocje, kiedy zaczyna się coś dziać, kiedy już jest tak, że artysta zaczyna być nie kontroluje się, gdzieś zaczyna to wchodzić w taką fajną fazę koncertu. I wtedy on wychodził, robił te swoje kilka fotografii, wracał i było wiadomo, że jest okej, że to, co miało być zrobione, jest zrobione. Kamal Williams, Jesse Hunter w Gdańsku rok temu. Bardzo lubię festiwal w ogóle Jesse Hunter, bardzo mi się spodobał, jest bardzo też fajnie przede wszystkim z tego względu, że można fotografować przez cały czas, to jest podstawa w ogóle całej fotografii, wydaje mi się, koncertowej i można się gdzieś zaczaić, przyczaić na muzykę i no i go w jakiś sposób swój oddać. Mm-hmm. Młody człowiek. Okej. Okay. I klawisze w okularach. I klawisze w okularach. Taka sztuczka czasami stosowana. Mnie się zawsze kojarzy z tym chyba Wojtek Karolak, którego można było z dość bliska fotografować dość często w Tygmącie, jak pamiętam, i za tym swoim Hammondem olbrzymim i ciężkim. Natomiast tu też kolor jest fajny, gra i te nieostrości. Tak, oczywiście, bo no, jakby klawiatura w okularach to nic nowego. Natomiast ten kolor tutaj bardzo fajnie zagrał, na tyle fajnie, że nie jest to zdjęcie czarno-białe. A jednak, czasami. Kolor wygrywa, no, właśnie, nawet u ciebie. Musi coś wydarzyć w tym kolorze, żeby nie było czarno-białe. Mimo, że fotografuję na czarno-białe, ale oczywiście rawy potem i tak pokazują mi kolor. O Leszku Możdżerze mówiliśmy wcześniej, a teraz do niego doszliśmy. Doszliśmy do Leszka Możdżera. To była fotografia wykonana podczas bisów, kiedy można było fotografować, kiedy już wrzało w publiczności i właściwie wszystko było już takie dzikie i wtedy można sobie było pozwolić na złapanie go w takiej chwili. Festiwal, bo to organizuje go Jarek Wierzbicki i to jest Jam, tylko Zabij, nie pamiętam co, a zapamiętałam Jam, Jazz coś tam, bo ponieważ wszyscy po festiwalu dostawaliśmy słoiki Jamu, to było bardzo urocze. Po prostu każdy z nas, ze wszystkich widzów, którzy byli, dostawali, w związku z tym pamiętam nazwę festiwalu, że Jam. Pamiętam też, że organizuje go Jarek Wierzbicki. Mhm. Powiem tak, i tak masz łatwiej, no bo jak wspomniałaś i jak tu oglądamy dzisiaj, no to głównie są zdjęcia z roku zeszłego, plus troszeczkę z 2018, a z tego to chyba tylko dwa czy trzy są. Jakieś dwa, czyli właściwie... Więc masz bardzo łatwo, ale zobaczysz, jak będziesz robić zdjęcia przez lat 15, to potem będziesz siedzieć tak jak ja, jak sobie nie zapiszesz. Co to było, kiedy było na szczęście Exif tu pomaga? Gorzej jest z negatywami i ze slajdami nieopisanymi. Nie, no ja mam, wiesz, ja mam teczkę z mnóstwem negatywów, natomiast jestem w tym bardzo uporządkowana. W całym... Tak, a gdzie masz te negatywy? Ha? W teczce podpisane, natomiast negatywy leżą z negatywami Marka Karewicza u syna Marka Karewicza, które tak właśnie odbieram i jakoś nie mogę odebrać, ale nie mam do nich dostępu od kilku lat. Rzeczywiście muszę je odebrać. No tak. Przyczepiłem się, bo zachęcałem, żeby wyciągnąć troszeczkę i przedstawić tych starszych zdjęć, no ale mam nadzieję, że uda ci się je odzyskać. To też. Dzisiaj trochę pogrzebałem w archiwum bardziej i trochę jeszcze nawet mam cyfrowych, ale większość jest, zdecydowana większość to jest analog. Wtedy jeszcze fotografowałam analogiem. Ja dosyć późno przesiadłam się na cyfrę. Mhm. Cyfra to była gdzieś u mnie 2006 rok. Chyba pierwsza cyfra, którą kupiłam, już taka, nie taka zabawka małpka, którą gdzieś tam podręczną miałam.
Ja to rozumiem. Moja pierwsza cyfrówka to był rok 2003 i ja tak naprawdę wtedy zacząłem robić zdjęcia na koncertach. Taką beznadziejną cyfrówką, kompaktem, on miał 2 megapiksele chyba, 2 czy 3 maksymalnie. Na Rawie Blues, pozdrawiam środowisko bluesowe, jeśli tu jest i te osoby, które tam autobusem ze mną wtedy jechały. Zarekwirowano mi część sprzętu, potem udało się go wydobyć, część zdjęć zrobiłem na negatywach. To były w ogóle moje pierwsze fotografie, bo ja głównie robiłem zdjęcia na slajdach, a slajdów to mi trochę było szkoda na takich imprezach, mimo że chodziłem na koncerty od... od 82 roku. Tak jak ci mówiłem, mój pierwszy koncert to było dokładnie po ogłoszeniu stanu wojennego i tam były trzech super wykonawców, czterech, którzy wyrośli na mega gwiazdy. Główną gwiazdą było TSA, które już miało chyba ze 2-3 hity łącznie tam z mass mediami i wpadką. Grzegorz Ciechowski z Republiką, z jednym przebojem na razie był, z Kombinatem. Oddział zamknięty, ale bez Krzyśka Jaryczewskiego, za to był z nalepą Tadeuszem wtedy, wyjątkowo. No i było sporo zomowców ukrytych, a i tak była demolka na koniec, zadyma straszna, mimo że film kręcono. A ja szczawik byłem totalny, miałem lat 13, niewiele powyżej 13. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało, że mnie mama samego na to puściła. Czy ja powiedziałem jej prawdę, czy ją oszukałem, że idę z jakimś starszym kolegą. Nie miałem dokumentów, więc jak po drodze na Sobieskiego weszła milicja i sprawdzała wszystkim dokumenty, a ja nie miałem, no to bałem się, że jeszcze mnie zgarną w środku nocy, ale byłem za młody chyba i mnie nie zgarnęli. Ale takie rzeczy pamięta się do końca życia, no bo każdy z tych wykonawców potem stał się supergwiazdą w Polsce. I tylko żałuję, że nie udało mi się wcześniej wybrać na koncert Perfektu w ramach Rock Jamboree, o którym ci mówiłem, który tutaj oglądałem w necie i wydaje mi się, że widziałem tam właśnie Marka Karewicza z aparatem wielkim i z wąsikami pod sceną, ale to było tylko takie mignięcie kamery. Nie wiem, czy to on, czy ktoś podobny, ale możliwe. A ty pamiętasz swój pierwszy koncert? Pamiętam, oczywiście. Początek lat 90. i to był koncert Kultu w małym miasteczku na Mazurach w Węgorzewie. Tak, to był mój pierwszy, absolutnie pierwszy koncert w życiu. To był Węgorzewo to bardzo muzykalne tak, miejsce Jarocin, koncertowe, festiwalowe. Tak. Bo potem Jarocin, kiedy już Jarocin na początku lat 90. Gdzieś tam już się skończył. Jeszcze udało mi się w Jarocinie być i łyknąć tej atmosfery. I potem właściwie cały festiwal rockowy przeniósł się na jakiś czas do Węgorzewa właśnie. Okej, okay, no dobrze. Czyli mamy oboje trochę początki rockowe. Punkowe, oczywiście. Moja pierwsza muzyka, oprócz tych zupełnie gawędy, tego nie liczę, ale pierwsza z wyboru, tak, to punk rzeczywiście. Absolutnie. No dobrze, ale teraz wróćmy wreszcie do zdjęć. Trochę zburzyłem układ, który zaplanowaliśmy, bo mieliśmy rozmawiać w połowie, ale chyba tak będzie ciekawie, jak będziemy przeplatać zdjęcia rozmowami. I mamy no, fantastycznego muzyka, bardzo fotogenicznego i uwielbianego w Polsce, Bobby McFerrin. Bobby McFerrin, czy tak fotogeniczny, to nie wiem, bo akurat na tym koncercie, na którym był w Polsce, najwidoczniej nie miał ochoty na zdjęcia, ponieważ mieliśmy swój czas, tego czasu było niewiele. No i kiedy fotografowaliśmy i był ten czas do fotografowania, Bobby właściwie cały czas był odwrócony tyłem i można go było tylko złapać na zakrętach bokiem. Bardzo mało światła na scenie. Kiedy nasz czas się skończył i usiedliśmy już poza nim, wtedy pojawiło się światło na scenie. Bobby odwrócony zupełnie przodem do wszystkich, wspaniały koncert i ta fotografia, którą zrobiłam, właściwie jedyna, która mi się podoba, to jest zrobiona już właściwie, kiedy on schodził ze sceny, już nawet jest ubrany w sweterku, schodził ze sceny i jeszcze coś tam głosowo zapodał schodząc, więc to jest ta fotografia z tego momentu ostatniego, bo ten czas, który my mieliśmy,
no, nie był zadowalający. Nie lubię takiego fotografowania. Ale to i tak powinnaś być zadowolona, bo ja miałem na jego koncercie jedynie ten słabiutki kompakt i to kiedyś we Wrocławiu w dużej hali, więc no nie, to tylko taka absolutnie prywatna pamiątka z tego została, a tutaj jest bardzo ładna ta fotografia. No, pamiętam, jak on tymi palcami czasami przebiera i tam jak z ludźmi śpiewa wspólnie, tak go pamiętam. To był ten moment. No. I on zresztą tak się w świetle zapisał. Ja nawet nie wyciemniałam tego dołu, a on się tak zapisał w tym świetle w naturalny sposób. A tu mamy bardzo ekspresyjną wokalistkę. Jazzmeję. Tak. Przepiękna kobieta. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale tak naprawdę jest bardzo łatwa w fotografowaniu, ponieważ jest fotogeniczna. Fotogeniczna, ale to też nie tylko to. Jest bardzo ekspresyjna, oddaje emocje w przeciągu chwili. Jest tym fantastyczna, ona potrafi wić się na scenie. Naprawdę mam jej dużo, bardzo dużo fotografii, gdzie ona się zwija, skręca, gdzie wykonuje takie pozy. To jest niesamowicie świetnym obiektem do fotografowania. Świetnym i prostym zarazem. Właściwie wszystko, co się... Zresztą widać tak naprawdę po wszystkich portalach, wszędzie na świecie. Myślę, że jest jedną z najbardziej obfotografowanych osób. No, nie dziwię się. Nie dziwię właśnie. Się. Mi się też podobają. Zawsze kolorowa, miejsce. Tak. Zawsze świetnie ubrana, kolorowa. Potem mamy jakąś panią czarno-białą. Idziemy Cecilia Norby. Cecil Norby, ta fotografia pochodzi z Copenhagen Jazz Festival. No Cecil Norby, nie wiem, czy koncertowała w Polsce, ale na pewno nagrywała płyty z Leszkiem Możdżerem. I pewnie to za sprawą Danielsena, bo on też jakby jest jej muzykiem. Fantastyczny głos, tworzy bardzo fajną atmosferę koncertu, na tyle fajną, że podczas festiwalu Copenhagen Jazz byłam na jej koncercie dwa razy, czyli dwa dni z rzędu w tym samym klubie. Zresztą jak tam pojechałam, to okazało się, że właścicielką klubu jest Polka, więc się tam zżyłyśmy i przez dwa dni byłam na jej koncercie. To był ten sam koncert, ale naprawdę to było fantastyczne. Cudowna kobieta. Bardzo elegancka pani. A tego pana to ja znam i to chyba nie jest jazzman. No nie jest to jazzman, no ale jest to jeden z moich ulubionych artystów. Jestem bardzo często na jego koncertach. Wojciech Woglewski. W jakiejkolwiek kompilacji by nie był, to jestem bardzo często. Uwielbiam go fotografować, uwielbiam go słuchać, uwielbiam na niego patrzeć. Nie wiem, co ma w sobie tak magnetyzującego. Ale jakoś jest, gdziekolwiek będzie grał, co ja tam będę. Tak i dalej, żeby było blisko Wojciecha, to jest Fisz, czyli syn Wojtka. W dość zbliżonej pozie do Wojtka. Koncert w Palladium. Przechodzimy do instrumentów dętych. Dokładnie tak. Które są bardzo fotogeniczne. Ja używam ciągle słowa fotogeniczne, trochę cię prowokując tutaj do wynurzeń. No ale to prawda, no są pewne instrumenty, które są bardziej i mniej fotogeniczne, albo inaczej, takie, które fotografuję mi się łatwiej i trudniej, które są dla mnie trochę wyzwaniem i nie do końca. Gdzieś nie do końca mi to leży. Dente jak najbardziej tak. Mateusz Pospieszalski, WW, czyli dalej jesteśmy gdzieś w Waglewskich. No i Mateusz od czasu do czasu również wydobywa z siebie dźwięki śpiewane. To też są wtedy bardzo, bardzo wyjątkowe chwile. I to jest właśnie ta jedna z nich. Wracamy do zdjęć czarno-białych.
Taka fotografia, która spokojnie mogłaby być w albumie fotograficznym sprzed iluś tam lat, powiem szczerze. Trochę ziarnista. Tak, Szabaka jest wdzięczny do fotografowania, też bardzo wiele jego fotografii widzę wszędzie. Zdjęcie zrobiłam na Jazz Jantar, oczywiście w 2019 roku. Ładnie światło tu się ułożyło, ładne nieostrości i te linie w tle też akurat uchwyciłaś w dobrym momencie i miejscu. I to ziarenko takie. No i nasz Nestor, absolutny Nestor. No i nasz Nestor ukochany, oczywiście Jan Ptaszyn Wróblewski. Weteran, ale też i radiowiec. Chyba teraz nie ma audycji od jakiegoś czasu, tak mi się wydaje, ale parę razy, czy paręnaście razy słuchałem. Świetny gawędziarz i niesamowite to jest, ile on tych historii pamięta. On i Marek Karewicz to chyba mogliby w pojedynki trochę iść. Gawędziarze rzeczywiście. No tak, no, jeżeli już Jan Ptaszyn Wróblewski gra, to też zawsze staram się być na jego koncertach oczywiście. I bardzo się cieszę, że wciąż jeszcze chcę grać, mimo trudności już tak naprawdę fizycznych, które są, i ciągle gdzieś jest szpital i granie, więc bardzo go podziwiam za to, że on bardzo w to brnie, nie poddaje się i gdzieś nie do końca słucha doktorów. O, powiem szczerze, że nie wiem, kto to jest. Powiem szczerze, że ja też nie wiem. Natomiast o, to jest ulga! Ulga, bo myślałem, że się kompromituje tu. To jest tak, jak muzycy zmieniają skład i gdzieś festiwal ten skład podaje zupełnie wcześniej założony, drukuje. I bardzo szukałam długo człowieka. Jest to saksofonista Kamala Williamsa. Chyba, że ktoś wie, kto to jest, to ja poproszę o taką informację. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo fajnie to światło na niego padło. Trąby. Tak, złoto wręcz. Złote zdjęcie na złote Golden zdjęcie. Medal. Czyli ten kras, tuba. Bardzo trudno się fotografowało podczas tego koncertu, ponieważ światło było tam bardzo znikome. I to, że ono tutaj, czyli światło padało z tyłu, i tutaj doświetlenie jego twarzy wyniknęło z instrumentu, który zrobił tutaj robotę blendy. Tak można to powiedzieć. No i złoto, tak, naturalne złoto, to nie jest, to nic, jakby nie ma żadnej zabawy Photoshopem ani niczym, taki był naturalny kolor tego koncertu. No tak. Trudno mi sobie wyobrazić czarno-białe, no ale pewnie dałoby się jakoś. Znaczy, ale dobrze wygląda, ale bardzo szkoda tego koloru. On oczywiście jest tutaj na tyle wyjątkowy, że szkoda by mi było tego koloru czarno-bielą zabrać. Ciekawie to światło się ułożyło tuż tutaj przy oku i na twarzy. No dobrze, tu jest pan ubrany trochę tak bardziej klasycznie. Tak, wracamy na nasze podwórko, klub 12 na 14, Paweł Palcowski. Dalej? Idziemy dalej, bo będziemy do rana rozmawiać, jak tak dalej pójdzie. Tak, kolejny. Tak, Jeremy Pelt w dużym już zmęczeniu, końcówka koncertu, kropelki potu i ogromny wysiłek, który się zapisał. Dalej mamy gitarzystę, to jest Jimmy James, natomiast no, fenomenalny też muzyk do portretowania, taki, który wyrzuca z siebie emocje jak burza. I naprawdę mam go w wielu ujęciach z tego koncertu, w bardzo różnych pozach niesamowitych i trudno się zdecydować, zawsze jest na zdjęcie, które gdzieś miałabym jego pokazać. Może na tym nie, ale ogólnie w swoim sposobie grania i zachowaniu na scenie bardzo przypomina mi Jimi Hendrixa.
No jest tak, tak. Łącznie z tym, że gra zębami na gitarze. No, zauważyłem, że tutaj był jakiś problem z wyborem, czy jakieś wahanie, bo na baner przysłałeś troszkę inne zdjęcie, a tu mamy takie. Okej. Idziemy. I ostatnie zdjęcie z tej serii pokazu to jest Wojciech Waglewski. Znowu. Ale jest to zdjęcie, tak, jest to zdjęcie, które zamieściłam, żeby pokazać, bo też obiecałam, że powiem o trudnościach w fotografowaniu na scenie, żeby pokazać światło, które jest czasami bardzo nieprzewidywalne, bardzo trudne. Gdzieś, gdzie jest nam muzyka złapać niesamowicie trudno, bo albo nie ma tego światła, albo muzyka jest pod światłem, musimy poza światłem i musimy się gdzieś czaić, żeby on w to światło wszedł. Zaczynając od tego, że mamy na to czas, czyli że to nie jest pierwsze kilka utworów lub 10 minut, więc wtedy, kiedy mamy czas, kiedy mamy możliwość, żeby się przemieszczać też pod sceną bezszelestnie. Ale w przypadku Wojciecha Waglewskiego, gdzie ta muzyka jest głośna, jest to możliwe. No i światło, które tam po prostu było w natężeniu bardzo dużym, to tutaj widać. I było to bardzo trudne do sfotografowania. Pytałem się ciebie o te pierwsze minuty, bo na wielu koncertach jest tak, że można fotografować tylko przez pierwsze minuty. Pierwszy utwór, dwa utwory, trzy utwory. Na przykład pamiętam, jak mogłem fotografować. No teraz wyleciało mi nazwisko z głowy. Johna Mayala w stodole. I nie dość, że mogłem fotografować go wysoko z tego takiego pomostu, który jest z prawej strony, więc prawie że go od głowy, od góry, z boku trochę, a on tam przy klawiszach stał przy tym pierwszym utworze. No to jeszcze po dwóch chyba utworach musieliśmy wyjść stamtąd. Nie było gdzie możliwości zostawienia sprzętu, więc w samochodzie nie mogłem zostawić, bo to by było szaleństwo. Zbyt wiele aparatów w ten sposób stracono pod stodołą, także w czasie giełdy. I ostatecznie no, po tych dwóch, trzech utworach ja wyszedłem z tego koncertu. No, jakieś tam parę zdjęć miałem, chociaż żadnych rewelacji, a z kolei są takie koncerty, że na początku po pierwsze no nie ma tej atmosfery, muzycy czasami nie biorą do ręki w ogóle niektórych instrumentów. No nie jest to komfortowa sytuacja dla fotografów, choć czasami na dużych imprezach no ja to rozumiem. Nie jest to komfortowa sytuacja tak naprawdę dla nikogo, bo nie jest dla muzyka, ponieważ jeżeli mamy tylko 10 minut, to rzeczywiście wszyscy fotografowie rzucają się pod tą scenę, jest to kocioł i to nie ma mowy o skupieniu. Nie jest to komfortowe dla uczestników, dla widzów, bo to zwyczajnie zagłusza, przeszkadza i nie jest to komfortowe dla nas, więc no w żadnym, zupełnie tego nie lubię, oczywiście fotografuję, ale nie wydaje mi się, żeby z tego mogły powstać takie portrety, które są bardzo wnikliwe, takie, które oddają gdzieś takie silne, prawdziwe emocje wtedy, kiedy już ta muzyka wpłynie na muzykę na tyle, że on gdzieś odleci. Na początku to jest niemożliwe. I przy takim, jaki powodujemy my, fotografowie, kiedy jest nas dużo, i hałasie, i przemieszczaniu się, to myślę, że nie ma mowy o grafowaniu tego, na czym mi zależy. To ja też pamiętam, jak Marek Karewicz mówił na ten temat, i on mówił, że jeżeli on jest zapraszany na koncert i ma fotografować pierwsze 10 minut, to on na taki koncert nie idzie i nie fotografuje, bo nie interesuje go to zupełnie. No, problem jest też taki, że coraz więcej osób jest fotografujących. To widać na przykład na Starówce w Warszawie. Fotografujących, filmujących i kręcących się. No właśnie. Ale też zdarzało mi się, że były imprezy duże, plenerowe, mnóstwo ludzi fotografowało, filmowało.
a menadżerzy jednak zabraniali, przynajmniej oficjalnie. No ale i tak wiele osób wtedy fotografuje gdzieś tam spod ręki, za głowy, z dala, komórką, które są coraz lepsze, te małe aparaty też, które nie wyglądają na profesjonalne. Może trzeba by było wyjąć jakiś stary aparat, tak jak no, Tomaszewski opowiada, że nieraz wyciąga swój mały aparat i przy tych wielkich lufach jakichś nowoczesnych, drogich, nie jest traktowany jako fotograf, do którego trzeba wyciągnąć rękę po pieniądze, na przykład w Afryce czy gdzieś tam. A, to tak, to wielu fotografów. Chris Lindenthal też przecież fotografuje bardzo małym aparatem i to ma swój smaczek, bo jeżeli gdzieś wyjeżdżasz i chcesz zrobić fajny reportaż i nie jesteś z wielkim zoomem, tylko z małym aparatem i wyglądasz jak właściwie każdy turysta, to rzeczywiście można zrobić dużo cenniejsze fotografie niż gdzieś tam pokazując się od razu, że jest się z profesjonalnym sprzętem. Okej. Dobrze, przechodzimy do drugiej części, w której ja wybrałem 15, chyba 15 zdjęć twoich do prezentacji z rezerwy, którą mi podesłałaś. I pojawia się na początek ta sama wokalistka, Jazmeja. Pewnie to ciebie nie zdziwiło, ale na baner też dałaś jeszcze inne jej zdjęcie, więc uznałem, że pokażemy to. Tym bardziej, że dla mnie koncerty to też interakcja między muzykami, zespoły, grupy, współtworzenie muzyki na scenę i te wspólne jakieś, no tak jak to określiłem, interakcje są ważne i też lubię takie zdjęcia, a tu trochę ich było mało, no to też wybrałem na początek właśnie takie z saksofonistą. Jedziemy dalej. Tutaj mam dla ciebie złą wiadomość, bo ja też bardzo lubię zdjęcia Wojtka Wagleckiego. Jest on właśnie świetnym muzykiem do fotografii. Czasami trudno wyjaśnić, ale jest kilku takich muzyków i tu jeszcze jeden się pojawi taki. Koncerty to też spektakl, w którym ogromną rolę grają światła i wtedy widzimy sylwetki, to jest trochę dynamiczne, czasami tajemnicze. W zasadzie to powinienem nie mówić, że to Wojtek Waglecki, tylko poprosić uczestników, żeby zgadli, kto to jest. Myślę, że mieliby spory problem nawet w trybie pełnoekranowym, tak mi się wydaje, ale tak, to on. Ja aż sobie podejrzałem, powiększyłem to zdjęcie i wszystko się zgadza. Ciekawe światło jest też na kolejnej fotografii, które mi się tu podoba, z tych takich nowoczesnych rodzajów oświetlenia. Bardzo ładnie jest ujęty w środku między takimi tymi dwoma rzędami. Tak, to też jest z tego trudnego koncertu, gdzie rzeczywiście te światła były no, tak blokujące, że trzeba było gdzieś się wbić i znaleźć dla siebie ten skrawek przestrzeni, żeby tego muzyka z tego światła wydobyć. Bo tak naprawdę teraz wyobraź sobie, jakbyś stał przed nim, to w ogóle byś go nie widział. To jest ściana światła, nic więcej. Mhm. Więc gdzieś wbicie się bokiem, żeby go w ogóle wyłapać między tymi światłami. No tak, to był ten moment trudnych świateł. Stąd to zdjęcie też gdzieś w rezerwie. Kolejne zdjęcie, które wybrałem, może zdziwić niektóre osoby. Nie, to nie jest to. Nie wiem, dlaczego mi się nie wyświetliło, ale zaraz się pokażę. O, jest. To jest no, też Wojtek Waglewski. Ale tutaj widać no takie, jakby to powiedzieć, już no, czas mijający. Na twarzy widać skupienie, ale też no, niestety to dotyczy wszystkich z nas, że lata lecą powoli.
W ogóle nie patrzę na to zdjęcie w ten sposób jak ty i wręcz aż bunt się we mnie jakiś otwiera, kiedy mówisz, że lata lecą i widać to na tym zdjęciu, bo w ogóle to nie ma znaczenia zupełnie. Ja w ludziach w ogóle nie odbieram wieku, ani ich wyglądu, ani niczego takiego, bo uważam, że poznałam wielu 70-latków, którzy byli dużo, dużo młodsi niż 20-latkowie, więc to nie w tym miejscu gdzieś jest zupełnie. Jest to coś, co potrafimy w sobie zatrzymać i mieć, i to w ogóle nie jest kompatybilne z kalendarzem. I myślę, że Wojtek też to ma. Jeśli chodzi o zachowanie, wydaje mi się, na scenie i w ogóle postawę, to tak, aktywność przede wszystkim. Nie? No jest sporo takich muzyków, którzy są aktywni do bardzo, 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 bardzo sędziwego wieku. No tak, dopiero co pewna grupa rockowa wypuściła nową płytę, ja tu mam High Voltage, taki znaczek, z piorunem notabene. Mnie chyba chodziło o co innego, że czasami robimy zdjęcia, na których jednak widać upływ czasu. Widać, można zrobić zdjęcie na przykład kobiety tak, że będzie trochę odmłodzona, użyjemy czerwonego filtru albo usuniemy jej zmarszczki na jakieś okładki, a możemy tak zrobić zdjęcie, żeby właśnie pokazać zmęczenie, nie wiem, cierpienie, doświadczenie ogromne i to jest trochę inne. Można też no, takie bardzo udziwnione robić zdjęcia jak Krzysztof Gierałtowski, fantastyczny fotograf polski, ale osoby fotografowane no bardzo często wcale nie są zachwycone tym, co widzą potem na jego zdjęciach i to wyrażały nieraz. Więc raczej o to mi chodziło. Różnie z tym jest. Tak, ale może wiesz, no może jest to inny punkt widzenia, bo ty jesteś mężczyzną, ja jestem kobietą, natomiast w ogóle nie widzę tu wieku i też mi się wydaje, że coś innego bije stąd, nie wiek. Przepraszam cię, ale będę tego bronić. Dobra, że masz jednak, prawo. Tak, że jednak to nie to. To jest zupełnie coś innego, co chciałam pokazać. Wiek nie ma znaczenia absolutnego, czy jakiekolwiek niedoskonałości twarzy, których ja tu nawet nie zauważam. To jest, wiesz, to jest skupiony, fantastyczny człowiek i na tym i kropka. Dobra, jedziemy dalej. I tutaj będzie perkusista, czyli... Przechodzimy do perkusjonalista, czy perkusista? Perkusjonalista może. Bo gra ręką, to najwyżej mnie skorygujesz. I kolorowe zdjęcia teraz. Wybrałem taką serię. Tak, ale Nina też oprócz tego, że gra na perkusji i wszystkich innych instrumentach perkusyjnych, to też, co ostatnio miałam okazję usłyszeć na Jazz Jamboree, świetnie śpiewa. Ja tego wcześniej nie wiedziałam. Naprawdę niesamowicie śpiewa. Wtedy, kiedy już się na to zdobędzie, to było niesamowite doświadczenie dla mnie. Fantastyczny nastrój w tym śpiewie, w dźwiękach, które z siebie wydobywa. Nino jest zawsze uroczy, cudowny. No jest perkusistą, jest trudno jest się do niego z aparatem gdzieś tam dobić, no bo perkusiści jednak zawsze siedzą w tej części sceny, która jest najsłabiej oświetlona, no i najdalsza, najtrudniejsza i gdzieś tam coś zawsze przeszkadza, żeby można było ich fajnie sfotografować. Niemniej jednak uwielbiam fotografować perkusistów, nawet przez tę trudność. To perkusiści i kontrabasiści to chyba dwa instrumenty, które bardzo lubię fotografii. Okej, dobrze. Przechodzimy do kolejnego zdjęcia kolorowego. Bardzo kolorowego i takiego, które bardzo mi się spodobało i powiem szczerze, kojarzy mi się ze zdjęciami sprzed iluś tam lat muzyków afrykańskich, afrobeatem, Fela Kuti, jakieś tego typu bardzo radosne, żwawe, kolorowe rytmy.
ale może to być oczywiście tylko takie powierzchowne i wadliwe i błędne w ocenie, w interpretacji. Trudno go ocenić. Szabaka, Szabaka już wcześniej o nim rozmawialiśmy, bo on już wcześniej był pokazywany w Czarnobieli. No on ma to coś w sobie, co jest takie bardzo fantastyczne w portretowaniu. Sama nie wiem co, ale gdzieś ta jego wyrazista twarz, wyraziste usta, duże oczy, no jest bardzo wdzięczny. Tutaj gdzieś końcówka koncertu, więc widać to zmęczenie, ten pot na czole. I kolor, to o czym chciałabym powiedzieć, kolor, który też nie jest w jakikolwiek sposób ingerencją, tak te światła zagrały, więc jest to trochę takie plakatowe nawet bardziej. Gdzie nie ma do końca zachowanej ostrości, ale to nie o to tu chodzi. Okej, dobrze. Tak. Tutaj przeczytałem jeszcze o tym zdjęciu Waglewskiego. Dla mnie to zdjęcie to cudowny spokój. Inna osoba. Ludzi czyta się światłem na scenie, nie wiekiem. Duchowość. Irek, nie brnij. No, także... Czyli dostało ci się. Dostało mi się strasznie. No dobra, będziemy kontynuować ten temat kiedyś na plenerze może. Ja w międzyczasie, szykując, jak przysłałaś mi te zdjęcia dzisiaj, 2 godziny przed spotkaniem, to zdążyłem sobie włączyć muzykę zespołu Sons of Kemet, w której to gra właśnie ten muzyk, żeby się tu wprowadzić jakoś w odpowiedni nastrój. Więc ja wiem, że to nie jest do końca Fela Kuti i te klimaty, ale tak prowokuje cię trochę. Tak, ale wiesz, że w momencie, kiedy ja przeglądam zdjęcia z koncertu i wybieram te, nad którymi tam się pochylę i będę dłużej pracować, to zawsze włączam sobie muzykę właśnie tego jegomościa. Mm-hmm. To jest zawsze. No, poza tym każdy może odbierać zdjęcia inaczej, zwłaszcza jak kogoś tam zna, nie zna, był na koncercie, nie był, to zupełnie ten odbiór może być różny. Doszliśmy do pewnej pani, którą ja znam, jeśli tu nie pomylę, Magda Piskorczyk, z którą akurat tak się złożyło, że znamy się od lat i współpracowałem z nią jako menadżer i właściwie współpracuję, choć czasy nie są na organizację koncertów, i której zrobiłem dużo zdjęć i nawet na tym koncercie w tym roku, uwaga, uwaga, byliśmy razem, wracając z pleneru nad Bugiem w Białej Podlaskiej. Nie wiem, czy Jarek Haluk ogląda tę transmisję, jeżeli tak, to go pozdrawiamy. Udało mu się zorganizować w tym roku w ogromnym amfiteatrze 2 festiwale, przynajmniej pierwszy był w tym amfiteatrze, czyli Biała Blues Festival i potem 2 tygodnie później, bo mi się to wszystko skumulowało. Ojej, teraz nie mogę pomylić nazwę. No, festiwal jazzowy w Białej Podlasce. I trochę mnie zaskoczyłaś dziś, nie, wczoraj wieczorem, mówiąc, że chcesz też to zdjęcie przedstawić i tylko musisz je gdzieś tam skądś wydobyć, no ale miłe to i łączące nas. No dobrze, coś powiesz o tym zdjęciu? I następnym, bo ja mam i drugie. To było, tak, zrobienie, pamiętasz tą scenę w Białej Podlasce? To jest po prostu scena największa na świecie, jaką widziałam do tej pory. Jest to scena, w której muzycy, niezależnie od wielkości swojego bandu, giną, bo to jest scena dla Mazowsza i Śląska razem. Nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, żeby taką wielką scenę wybudować, która tworzy tak strasznie dramatyczny jakby dystans między widzami a artystą i nawet ja ze swoją 200, którą robiłam zdjęcia, to w ogóle musiałam się gdzieś tam wbijać pod scenę i prawie wczołgiwać, żeby móc zrobić jakiekolwiek zdjęcie, które gdzieś tam w światło się wpisze. No to było mega trudne. Ty miałeś obiektyw chyba jakiś, ja nie wiem, 600, 800. Ja miałam 200. 600 mm, 60-600, no. Ale z pełną klatką, no Sigma, o której tam inną prezentację zrobiłem i można też znaleźć na Okiem Fotografa i nawet zamieściłem tam parę zdjęć z tego koncertu, nie tylko Magdy, innych zespołów też, nawet kawałek filmu, wideo z muzyką, więc zachęcam, zapraszam.
Tak, ja z boku musiałam się wczołgiwać, żeby zrobić jakikolwiek portret, bo najbardziej lubię robić portrety, jeśli chodzi o koncerty. Mniej interesuje mnie jakby obiektywny rzut całości. Z No i Magda. Z 600, no to był taki problem, że ona jest po prostu ciemna i przy takiej odległości, to zwłaszcza jak było mniej światła i później się robiło, to już te zdjęcia mimo bardzo wysokiego ISO wychodziły poruszone. Natomiast tu mi się podoba tło. To jest część amfiteatru pusta, ale chyba, tak mi się wydaje, chyba oświetlona i to tak rozmycie tu ładnie wyszło. Jakby to była taka jakaś ściana na scenie. A wybór sceny, myślę, że tego miejsca był taki, że to festiwal mógł się odbyć albo w auli, ale tam no, ze względu na covidową sytuację może byłoby problemem. Albo na zewnątrz, no i obiekt jest piękny, ale chyba dla tancerzy, dla takich właśnie zespołów jak Mazowsze, Śląsk. No ale cóż, tak to wygląda. No i to drugie zdjęcie to uchwyciłaś Magdę akurat w momencie takim, który no, przytrafia jej się czasami. Tam komuś pokaże język żartobliwie, nie wiem czy to do muzyka było, czy... Parę razy się Magdzie zdarzyło, że ktoś się uchwycił w tym momencie. Nie śpiewającą. Tak, z tą czerwienią tutaj na twarzy wygląda jak diabełek taki. Ojej. Tak naprawdę. No, w białym stroju. Zresztą tak, te dwa portrety, ponieważ Magda jakby była poza światłem wtedy, kiedy stała przodem do widowni, a to jest ten moment, kiedy ona zupełnie była plecami do widowni, natomiast była przodem odwrócona do perkusisty i wtedy stała pod strumieniem światła. I to są jedyne dwa portrety, które wydają mi się dobre Magdy, bo cała reszta gdzieś nie do końca rozmywa mi się w tym świetle. Natomiast tutaj, kiedy ona się od wszystkich odwróciła, mogła sobie pozwolić na takie właśnie, no ale złapałam ją. No dobrze. Udało się. Idziemy dalej. Zobaczmy. Dobra. A! Tę wokalistkę ja kojarzę. Karen Edwards, prawda? Tak. Wybrałem to zdjęcie, bo tu mamy interakcję. Mamy dwójkę muzyków, a nie tylko jednego. Mamy jakiegoś perkusistę wpatrzonego nią gdzieś tam w tle, w oddali, tak jakby no, skupionego, słuchającego. No, poza tym kadr jest ładny. I tak, koniec, kropka. O. Tak, i to miejsce dało gdzieś możliwość, żeby można było wejść z przodu w fortepianu, bo też często się zdarza, że możemy to fotografować tylko bokiem tak naprawdę, więc tutaj można było wejść i w tym fajnym momencie ją złapać. Dobra. Idziemy dalej. Widać playlistę? Nie, tu są chyba tonacje. No tak. Tego pana też kojarzę oczywiście, Józek Skrzek, ale tutaj taki zamyślony, jakby przemawiał. No nie przemawiał. Śpiewał, mówił. Śpiewał jedną ze swoich pieśni. Mhm. Koncert SBB, fantastyczny koncert w świetnym składzie. No legenda muzyczna. Myślę, nasza jedna z większych. Mhm. Ale ta twarz, no taka właśnie jest bardzo wiele mówiąca tutaj. Tak, no. Jest bez żadnego instrumentu, jak wiadomo, jest multiinstrumentalistą. Tak. Tak, a tutaj jest taki czysty, bez niczego. Ja wspominałem o tych planach na kolejne spotkanie, na którym ja chciałem pokazać, zaprezentować, przypomnieć muzyków, którzy odeszli w tym roku i w ostatnich latach i między innymi tam pojawi się Jan Kyks-Krzek, więc brat. Kolejny muzyk i mamy białe tło. To niezbyt często u ciebie, ale kadr jest bardzo fajny i to jest seria, zaskoczę cię, pod tytułem Okulary. Że może być seria. Tak, ja znalazłem bardzo ciekawą serię u ciebie. Oczywiście te okulary nie są to najważniejsze, ale takie sobie pogrupowałem. Tak, no Antoni Gralak. Jasne tło, bo jest to koncert plenerowy, jest to dzień. Nie lubię fotografować w ciągu dnia.
Zupełnie gdzieś te koncerty na tyle mi się wryły, że są to wieczorno-nocne, że czekam na te małe strumienie światła, które należy łapać i to gdzieś na tyle. I kiedy to światło potem jest takie, jest go tak dużo, jest takie oczywiste, w którymś momencie wydaje się ono płaskie, no gdzieś trzeba coś z tym pokombinować, żeby to się trochę jednak odbiło od, no gdzieś był z tego jakiś wymiar. Ten instrument, czy to nie jest waltornia? Ciekaw jestem, jak ktoś jest... Właśnie nie wiem, czy to jest róg, waltornia. Albo waltornia chyba to się nazywa, ale jak jest fachowiec, muzyk, to niech, krytyk muzyczny, to niech oświeci mnie, bo ja czasami mam problem z rozróżnianiem tych instrumentów dętych. Tak, wydaje mi się, że to nie jest waltornia, ale może masz rację. Może nie. Ja tylko na gitarze próbowałem grać i to ze fatalnym skutkiem, więc... Ale rzeczywiście, ja też próbowałam. Ja uczyłam się grać na trąbce. Na trąbce? Na trąbce uczyłam się. Ja miałem Defila. I taką gitarę, która się nazywała Kosmos w kształcie litery V, jak u Billy Gibbonsa z ZZ Top czy podobnych, ale na tym się grać nie dało. Było ciężkie, za to fajnie wychodziło na zdjęciach. No tak. Lepiej poszło chłopakom z mojej szkoły, którzy tworzyli zespół. Jak ja byłem młody, zaczynałem szkołę średnią, to oni kończyli. SS20 taka grupa była. Z niej chyba wyrósł Deserter. I do mojej szkoły jeszcze chodził taki znany muzyk, nazywał się Ciempiel. Tak mi się wydaje. Który grał chyba z oddziałem zamkniętym, potem z Manamem, tak coś mi się kojarzy. Ktoś tu napisał, że ten festiwal to się nazywał Podlasie Jazz Fest. Chyba tak i chyba się właśnie udało w tym roku zrobić te dwa festiwale. Dobra, jedziemy dalej. Kolejny... Chciałem powiedzieć trębacz, ale tutaj boję się użyć słowa trębacz. Na pewno muzyk, elegancko ubrany, ale mi się to zdjęcie podoba. Nie są to czarne okulary. Ale są. Ale są. I kadr jest w ogóle ładny i nieostrości. I kolejny, kolejny muzyk to jest ten, o którym ja mówiłem wcześniej, że też jest... Ja uwielbiam go fotografować, bo jest... No wychodzi po prostu niesamowicie na zdjęciach. Jest elegancki, czy ma kapelusz, czy nie, ale często ma kapelusz. Oczywiście wiele osób pewnie go rozpoznało po tych literach na lewej ręce z napisem jazz. Na drugiej chyba ma punk, jeśli dobrze pamiętam, jazz punk. Tak, rzeczywiście, Wojtek Wagleski jest do fotografowania bardzo, bardzo łatwy, bo zawsze świetnie po prostu wychodzi. Wojtek Mazolewski, bo powiedziałaś Wagleski, ale jesteśmy ciągle przy Wojtkach jakoś. No, więc właśnie oczywiście Mazolewski. W każdym razie no jest fantastyczny, on ma pełną świadomość swojego bycia na scenie, on jest w pełni... taki zaprojektowany, jest bardzo, jest zawsze jakby, jego wygląd jest zawsze w pełni przygotowany, to wszystko się zgadza, on wychodzi, wie co ma zrobić, zresztą tak chyba prowadzi też swoją karierę. Natomiast ze strony fotograficznej, muzycznej też go lubię, żeby nie było. Natomiast ze strony fotograficznej to rzeczywiście poezja i on uwielbia fotografów, co jest zawsze taki, który gdzieś do fotografów No, na moment przestałem cię słyszeć. Mam nadzieję, że to było chwilowe. Dobra. No tak, napis jazz, okulary niesamowite. Ta pani też ma fajne okulary, ale mi się kojarzy bardziej z funkiem i tego typu muzyką. Ale kto to jest, to mam nadzieję, że ty powiesz.
Chodzi zapewne o Tarę Middleton, bo jeszcze tutaj tego nie widzę, co jest następne. Burza ciemnych włosów albo peruka, nie wiem, i czarne okularki takie w stylu... Niesamowita kobieta, tak. Rzeczywiście Tara Middleton, kobieta zupełnie bez ograniczeń, jeśli chodzi o swoje bardzo przedziwne stroje, ale... Jest, śpiewała z Sanra Orchestra, więc o tym mowa, tak? Oni wszyscy są przecież królami i niesamowitymi stworami na scenie. Fantastyczny koncert. Zdjęcie zrobiłam z publiczności, bo nie miałam wtedy akredytacji na ten koncert, ale gdzieś tam stałam za barierkami z publiczności i to jedno zdjęcie jej wykonałam. Mnie się ona kojarzy z Funkiem jednak tu na tym zdjęciu. No, Sly and the Family Stone, nie wiem czy słuchasz takiej muzyki, Larry Graham i Graham Central Station, no, jedne z moich najbardziej ulubionych płyt do słuchania w samochodzie to jest funk, powiem szczerze, nie wiem czego ty słuchasz w samochodzie, jakiej muzyki, czy masz ulubioną? W samochodzie słucham bardzo dużo muzyki i to jest najlepszy czas na słuchanie muzyki, ja mam w samochodzie bardzo dużo płyt i ciągle je tam wymieniam. Najwięcej słucham muzyki w samochodzie, to jest to, jak jadę samochodem, to moje dzieci są biedne, bo to jest bardzo głośno. I słucham właściwie wszystkiego, wszystkie zaległości, jakie mam, wszystkie płyty, które kupuję. One lądują w samochodzie i potem jak jadę, to potrafię jedną płytę słuchać razy, dużo razy. Ale nie ma tutaj konkretnego jakby czegoś, co jest moją samochodową muzyką. Jest wszystko. Okej. Ja powiem szczerze, że jazzu słucham tak nie za często w samochodzie, ale... Ja lubię Jarka Śmietanę w samochodzie. O tak, tak, tak. No właśnie, no właśnie. A, no tak. Taka muzyka z pogranicza jazzu i bluesa, typu właśnie to, co grał Jarek ze Śmietana z Karolakiem na przykład. No, mam chyba ich wszystkie płyty i strasznie są wymęczone. Do samochodów oczywiście kopie mam, no ale tak, to jest to. No i dobrze. Zresztą wiesz, czego ja słucham w samochodzie, bo chyba widziałaś trochę moich płyt. No tak. Jak wracaliśmy z pleneru. Dużo, tak, dużo mamy spójnych. No, a to, oj, to była bardzo drobna część. No dobrze, kolejny muzyk też jest z okularami, które tu są bardzo istotne. I tak, świetne się... światło. Moment, na moment wyskoczyłem. Pete Martin pan się nazywa. Tak, basista. I też to światełko, które się tam złapało, to był taki moment, bo on stał zupełnie daleko, schowany w tle, gdzieś obok perkusisty. I jedyny moment, bo zrobiłam mu oczywiście więcej zdjęć, natomiast jedyny moment, kiedy mogłam go gdzieś w świetle takim złapać, gdzie jego twarz będzie widoczna, to był ten moment, kiedy uniósł na chwilę głowę do tego strumienia światła z góry i udało mi się go zapisać z okularami. Okej. Powiem szczerze, że jak otrzymałem te zdjęcia od ciebie i wyświetliły mi się miniaturki, to było jedno z tych, które kliknąłem jako pierwsze, po prostu zaintrygowało mnie już właśnie jako taki malutki obrazek. I ta twarz, i ta obręcz, obramowanie, tak? Kapelusza. Kapeluszem. No i to tło takie, rozmycie to bokeh, bardzo, bardzo ładne. Jedyna rzecz, do której bym się przyczepił i mnie by denerwowała na moim zdjęciu, to te przewody, kable, nie wiem co to jest. Nie, to nie przewody, to nie kable, to są animacje, które są za nim wyświetlane, czyli te kropy i to wszystko, tak, to są animacje. Okej, no dobrze. No i kiedy szykujemy scenę z Magdą, to staramy się, żeby nie było białych kabli, jak się zdarzy jakiś biały czy do podłączenia do prądu, to staramy się usunąć na ciemny, bo no wiem, że to ani nie wygląda dobrze, ani nie pomaga. A i tak tych różnych przeszkadzających rzeczy na scenie jest trochę, no, zazwyczaj.
Tak, ale też Magda jest zawsze cała na biało. No Może tak. nie zawsze, ale... A czy to było dla ciebie trudne, że ona jest ubrana na biało, a muzycy na czarno, a i zwykle na nią pada więcej światła, a na nich mniej, w związku z czym jest bardzo trudno to ująć na jednym ujęciu? Czy w ogóle próbowałaś, czy tylko robiłaś portrety? Ja jestem portrecistą. Cofam pytanie. Tak, jestem portrecistą i zdarza się bardzo często, że ktoś prosi o zdjęcia całości, a ja patrzę i okazuje się, że nie mam ani jednego z całości, natomiast portretów bardzo dużo. Jakby no nie potrafię inaczej. I jest mi z tym dobrze. No dobra. Doszliśmy do ostatniego zdjęcia. Katarzyna pisze, że może to być waltornia. Okej. Często jest problem, jak ktoś pisze, jak ze starego kadru, że nie wiadomo, którego zdjęcia ten komentarz dotyczy, jak się czyta po czasie, ale może to ta osoba doda. No cóż, trochę się rozgadaliśmy, troszkę zdjęć zaprezentowaliśmy. Jeżeli komuś jest jeszcze mało i chciałby zobaczyć więcej zdjęć Uli, to zapraszam na jej profil na Facebooku. A w przyszłości, tadam, 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 na stronę internetową urszulalas.com. Mówię w przyszłości, bo ona jest szykowana, prawda? Strona jest w budowie i wszystko na to wskazuje, że do końca miesiąca się zbuduje. Aha, i wiem, że szykujesz niespodziankę jakąś, nie będę mówił, co to będzie. Ale będzie się trochę działo, będzie co oglądać. Także bardzo mnie to cieszy i zachęcam. Na koniec jeszcze kilka moich zdjęć takich przygotowałem. Osoba, która nas tutaj połączyła i łączy i w tej dyskusji, to Marek Karewicz, którego ja sfotografowałem. No kiedyś tam, jak sobie siedział za balonikami sylwestrowymi, takimi świątecznymi w Tygmącie. 2007 rok, luty, początek lutego, a więc ten okres, kiedy ty chyba przestałaś, czy miałaś przerwę w chodzeniu do Tygmontu, tak, więc się niestety minęliśmy, bo ja zacząłem... Minęliśmy się dokładnie tak. Minęliśmy się w Tygmoncie, ponieważ ja w Tygmoncie przesiadywałam od początku lat 2000 dokładnie do połowy roku 2006, kiedy zupełnie potem już skupiłam się na życiu rodzinnym, gdyż zaczęło się wydarzać życie rodzinne. I to było takie rzeczywiście na chwilę, dłuższą chwilę tak naprawdę, odcięcie się i od jazzu, i od fotografii, i zamknięcie się na potrzeby dzieci. Ale jest czas teraz u mnie, kiedy gdzieś do tego wróciłam i intensywność, z jaką wróciłam do tego wszystkiego, no myślę, jest bardzo silna i mocna. No imponująca i imponujące efekty, powiem szczerze. Aż trzy takie ważne konkursy, no to gratuluję. No tak, no, powiedzieliśmy tu, że się minęliśmy, bo ja głównie to jazzem interesowałem się właśnie tak gdzieś od roku 2006-2007 i wtedy też zacząłem bywać w Tygmoncie, także dlatego, że miałem zajęcia z fotografii dosłownie za ścianą, chyba na drugim czy trzecim piętrze. Tam obok teraz jest taki szklany mały budynek z butelkami, tam jakiś bar. Pamiętam te tłumy imprezowiczów często w nocy, wieczorami. Trafiłem do Tygmontu w bardzo dobrym okresie, kiedy te koncerty jazzowe były prawie codziennie, czy codziennie niemalże. I kiedy jeszcze na górze zaczęła się sala uruchamiać, tam Magda grała pierwszy koncert i jako jedna z tych młodych bluesmenek, Blueswoman w zasadzie. I właśnie Marek był na tym koncercie, potem grała dwa razy w miesiącu, a potem no, zaczęła nas wypierać salsa i niestety różne takie dziwne taneczne imprezy i tak dalej. No i to się rozeszło, ale ja poznałem tam mnóstwo świetnej muzyki, mnóstwo muzyków poznałem, mnóstwo zdjęć zrobiłem. Właśnie trochę dzięki temu, że koncerty, powiem szczerze, były darmo, był wstęp bezpłatny, a ja tam miałem zajęcia.
Po zajęciach schodziłem na dół, jak już udało mi się spakować, i zwykle trafiałem na drugi set albo połowę drugiego seta, więc mogłem wysłuchać tej końcówki i tam, jak mi się podobało, to siedzieć, porobić zdjęcia, potem wyjść. Wiem, że to jest kwestia dyskusyjna. Dużo się dyskutuje, czy koncerty powinny być darmowe, czy nie. No, są plusy i minusy tego rozwiązania, ale dla mnie było to ważne miejsce, no i trochę mi go brakuje i szkoda. No tak, tak naprawdę to żadne miejsce chyba w Warszawie nie zastąpiło Tygmontu i tego, jak tam było. Już pomijam, chociaż nawet nie pomijam, ale podkreślam chyba tak naprawdę, jakich wspaniałych muzyków tam można było zobaczyć. Wielu z nich już odeszło. No niesamowite było to miejsce, ale też dopóki Marek był na tyle, miał na tyle możliwości, że mógł to miejsce współtworzyć, to wszystko fajnie się odbywało. Potem, kiedy Marek podupadł na zdrowiu, to tak naprawdę to wszystko gdzieś też się rozeszło. I nie ma już tego miejsca, nie ma już sławnego krzesła Marka podpisanego, żeby nie było, żeby ktoś usiadł. Nie ma też prac, które tam były i wisiały na stałe. To wszystko zostało przekazane do Muzeum Jazzu przez Krzysztofa. Okej. W międzyczasie pojawiły się jeszcze jakieś komentarze. Bardzo fajne spotkanie. Wojtek napisał, bardzo dziękujemy. Mimo trudności na początku technicznych. Mazury i Kętrzyn są z ciebie dumne. No, taki komentarz też jest. A Tomek ze szpitala biedny spytał, czy ostrzysz ręcznie. My nie rozmawialiśmy za dużo o sprzęcie. Ja lubię koncentrować się na innych rzeczach. Ale może na koniec powiesz jeszcze słowo, czym fotografujesz i tak dalej. No więc fotografuję Nikonem, ponieważ mój analog też jest Nikonem, w związku z tym dalej poszłam w tę stronę. Fotografuję najbardziej chyba popularnym i znanym, czyli D750. Mam dwa obiektywy, mój ulubiony to jest 70-200-28. No i drugi 24-70 też 2.8 dla światła stałego. I to są dwa ulubione. Nie ostrze, absolutnie nie ostrze. Jest to nie moje, tym bardziej, że po pierwsze mam wadę wzroku, byłoby to trudne. Po drugie, myślę, że w tak zmieniających się szybko warunkach, jakim są koncerty, ruchy sceniczne, zmiana światła, to byłoby bardzo trudne. Chociaż wiem, że kiedyś, no przecież Marek fotografował nie ostrząc z automatu. Niemniej jednak jest to trudne. No tak, tak. Ale jego zdjęć też dużo, jego fotografie też dużo, w dużej części są też nieostre, tak jak przyglądam się i oglądam dużo tych fotografii, też mając jego wspaniały album. Często wracam do tych fotografii tak naprawdę. Marek miał niesamowite, to co warto podkreślić, co dla mnie jest najważniejsze, to miał niesamowity dla mnie sposób kadrowania. Ciasny, bliski, ucięty. To jest coś, co myślę też trochę we mnie, właściwie nie trochę, ale w dominującym stopniu we mnie zostało, czyli ten taki ciasny kadr. Mm-hmm. Pozwoliłem sobie wyświetlić takie klasyczne zdjęcie Marka. Zrobione przez Krzysztofa Wojciechowskiego, chyba? Wojciechowskiego, może jest źle napisane. W 71 roku takie dość znane jego zdjęcie. No to pokazuje, jaki to był sprzęt. No, zmienił się, nie oszukujmy się. Troszeczkę łatwiej jest to. Poza tym też warto wspomnieć, że Marek, który oczywiście, no to wiadomo, że jest to fotografia analogowa, którą on się zajmował, nigdy nie dotknął cyfry, ale też był fotografem, który sam sobie robił chemię i sam robił sobie papier. To nie było też tak, że on kupował ten papier, ale on sam był w stanie, miał umiejętność go zrobienia. A czy to prawda, że jak chodziłaś do niego na zajęcia, to on brał nożyczki i ciął ci zdjęcia, jak... Różni klasycy i mnie się zdarzało, ale to było już ojojoj, ze 20 lat temu, ale już rzadko. Mało zdjęć było takich, których nie pociął. Tak naprawdę to od razu, on miał takie spojrzenie, które od razu, ja muszę długo pracować nad kadrem i go z każdej strony mierzyć. Natomiast Marek brał nożyce, robił ciach, 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 to jest dobre zdjęcie.
Więc ciał, ciał, ciał. Cyfrowe zdjęcia czasami trochę trudniej tak no, wykadrować na różnych zajęciach czy sobie. No to jest inaczej. Ale wiesz, tego też się trzeba nauczyć, tak naprawdę, tak. Bo to nie jest coś, z czym jesteśmy. No, trzeba się nauczyć i wypracować też jakiś swój styl tak naprawdę w tym wszystkim, bo to nie o to chodzi, żeby to wszystko było w jakikolwiek sposób poprawne, ale żeby też było twoje. Tak, raczej myślałem tu o pomaganiu innym osobom, tak jak ja mam na warsztatach też takie sytuacje. No i jak widzę na ekranie te zdjęcia, to no są do tego narzędzia, ale to nie jest tak fajne jak nożyczki. I cięcie. No a i nie jest to tak bezkompromisowe, bo jednak oryginał tu zostaje w wersji cyfrowej zwykle. Wyświetliłem jeszcze ten album chyba, o którym mówiłaś, This is Jazz. Ja nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny. Kiedyś był dostępny w Tygmoncie. Ja nie wiem. Ja ten album dostałam od Marka z przepięknym wpisem, dedykacją. No jest to jedna z moich cenniejszych pamiątek po Marku. Często wracam do tego albumu. No sporo można podejrzeć. Mimo upływu czasu i techniki, technologii, która poszła od tego czasu, to naprawdę można podejrzeć dużo fantastycznych rozwiązań, które stosował Marek i to wszystko robił przy powiększalniku, bez żadnych suwaczków. A przecież on też tak naprawdę, jak patrzymy na jego zdjęcia, nie wiem, Ellie Fitzgerald, czy Milesa Davisa, tam gdzie kombinował bardzo z tym kontrastem, gdzie to wszystko przerysowywał, to były takie dosyć odważne rzeczy, których on musiał być pewien, bo to nie były kanony fotografii tak naprawdę. To są zupełnie odjechane rzeczy. To sławne zdjęcie Milesa Davisa, które Milesowi się na tyle spodobało, że zrobił to wielometrowe powiększenie i powiesił w Nowym Jorku na jakimś wieżowcu. To przecież jest, to nie jest takie oczywiste, proste zdjęcie. Ono jest zupełnie odbarwione. No każdy, kto je zna, wie jak ono wygląda. Oczywiście jakość to jest podstawa, żeby nie było, że my od niej odchodzimy, bo to jest umiejętność, podstawa, którą każdy powinien znać i dopiero potem na bazie tego kombinować, jak subiektywnie coś chce zaprezentować i przedstawić. Ale no, jakościowo idealne, no to jest nudne, no to jest zwyczajnie nudne. Musi być w tym coś, co oddaje jakby trochę nas, czyli to, że my przez siebie gdzieś to przerzucamy i pokazujemy to w swój sposób. No przecież nas, fotografów na koncertach jazzowych, jest zawsze wielu. Mniejsza, większa ilość jest nas dużo. Natomiast potem jak oglądamy te zdjęcia, to fotografie każdego z nas są różne i inne. Każdy gdzieś coś innego wyłapał, każdy ma jakiś swój styl, swoje podejście. I to jest chyba w tym najciekawsze, bo przecież gdybyśmy wszyscy dążyli do jakiejś doskonałości tylko i wyłącznie technicznej, to byłoby to nijakie. No, to nie o to chodzi, żeby oddać jeden do jednego rzeczywistość, tylko gdzieś coś, żeby w tym było z nas. I tak to jest. Ja dodam jeszcze, że bardzo się cieszę, że ta książka ukazała się, to jeszcze za życia Marka, bo tak naprawdę mam strasznie, strasznie mało tych książek. To w ogóle jest straszne, że taka postać, taki fotograf, którego albumy powinny się ukazywać, nie wiem, no co 2 lata z jakimiś pracami, no to w zasadzie nie dorobił się tego. I jeszcze jest taka książka o Big Beatie, bardzo pięknie wydana i też mi się podoba, trochę inna muzyka, ale przypuszczam, że w tym archiwum jest jeszcze mnóstwo zdjęć takich, z których można by było zrobić pewnie niejedną publikację. Tak mi się wydaje. Znaczy, tych książek jest więcej, Marka, których powstało. Ja chyba sama mam około 4-5, nie wiem, musiałabym policzyć, ile tego jest. Natomiast on, na przykład ta, którą teraz wyświetlasz oczywiście. Natomiast też warto wspomnieć o tym, że jakikolwiek album muzyczny o muzyce, cokolwiek o naszych wcześniejszych latach by się nie pojawiło na rynku, to nie ma możliwości, żeby nie było tam fotografii Marka. Po prostu nie ma możliwości. Więc on jest tak naprawdę wszędzie. No tak. Do cokolwiek weźmiemy do ręki z tamtego okresu, to zawsze znajdziemy fotografię Marka. A tak samo wiele okładek, prawda? A, to już to tak. Te okładki można zobaczyć u kolegi, do którego próbowałem ciebie zaciągnąć jesienią tego roku. To dziwne, że się nie znaliście wcześniej i nie byłaś tam, tym bardziej, że oboje dobrze
znaliście Marka i macie wspólne tu pasje i podejrzewam, że jakbyście się spotkali, to by dyskusje i rozmowy trwały 5 razy tyle, co tu te nasze. To jest Krzysiek Johan i słynna galeria we wsi Niebrów koło Tomaszowa Mazowieckiego. Ja byłem na otwarciu tej galerii i był Marek Karewicz już na wózku niestety. Siedzieliśmy potem przy ognisku i po prostu te jego opowieści, czasami pikantne, dowcipne, nie wiem na ile prawdziwe, ale fantastyczne, to długo pamiętałem. Nie opuszczał go dobry humor, no, przy takich przynajmniej rozmowach, spotkaniach, no, mimo tych strasznych problemów zdrowotnych. Natomiast o Krzyśku powiem, że to jest pasjonat niesamowity, to jest takie prywatne muzeum, galeria Breakoutu, Tadeusza Nalepy i Big Beatu. I tak to wygląda. Krzysiek przerobił własny garaż i no, chyba w ciągu 5 lat go tak zapełnił, czy ponad 5, że już tam ledwo co wchodzi, więc ja nie wiem, może trzeba będzie robić zrzutkę na rozbudowę tej instytucji, ale każdy, kto ceni i lubi tę muzykę i fotografię, jak już z tym COVID-em troszeczkę zmieni się sytuacja, to gorąco zachęcam, żeby odwiedzić. To pasjonat jest niesamowity, on to sam zrobił i jeszcze wiele tych zdjęć ma podpisanych przez autorów na tej zasadzie, że jak ktoś mieszkający powiedzmy w Brazylii, czy w Australii, czy w Stanach przyjeżdżał na miesiąc do Polski, powiedzmy do Szczecina, to on specjalnie jechał do Szczecina z tą okładką, żeby ten muzyk mu to podpisał. Niestety część z tych muzyków już nie żyje i to jest absolutnie już nie do powtórzenia rzecz bezcenna. No cóż, mam nadzieję, że tam Krzyśka odwiedzimy. On też ma trochę strojów, między innymi ten słynny garnitur, w którym Tadeusz Nalepa występował przez wiele, wiele lat. Jego gitary, trochę innych pamiątek. No tak, my z Krzysztofem jesteśmy już posłowie na ten temat i myślę, że my się gdzieś tam poza tutaj Irek umówimy i liczę na to, że w tym roku jeszcze tam dobrniemy. Fantastyczne byłoby też takie jakieś spotkanie i rozmowa na temat tych zdjęć, ale to już trudniejszy temat, może kwestia praw autorskich i tak dalej. Nie wiem, czasami nie wiadomo, kto te zdjęcia zrobił, ale na pewno wiele, wiele tu jest właśnie Marka Karewicza, którego też tu widać na portrecie. No tak, to jest fantastyczna też encyklopedia i historia. Ja tam żałuję, że w sumie nie nagrałem tego, co Krzysiek mówił, bo tyle tych nazwisk, tyle osób, tyle nazw, zespołów, no... Niektóre kojarzyłem, niektóre może mniej, ale polecam. Krzysiek miał nas oglądać, nie wiem czy ogląda, czy już też padł jak parę osób. Tobie bardzo dziękuję za to spotkanie, które nam się przyciągnęło, za tę rozmowę. I życzę kolejnych wspaniałych sukcesów, kolejnych wspaniałych zdjęć, abyśmy mogli je robić. No. Ja też bardzo dziękuję. To bardzo było miłe spotkanie i wspaniała rozmowa. Dzięki. Okej. Zapraszam też do udziału w kolejnej edycji tegoż konkursu. Przypuszczam, że on zostanie ogłoszony niedługo albo w styczniu. Chyba tak to jest z nim, jeśli dobrze pamiętam. Jakoś z zimą mi się kojarzy. MK Jazz Photo? Tak. Tak, będzie kolejna edycja. Będzie. Wszyscy zachęcamy. Plakat wyświetlam ze zdjęciem Marka sprzed wielu lat. I cóż, zapraszam też do obejrzenia innych spotkań, chociażby z Andrzejem Kiełbowiczem, z którym odrobinę też rozmawialiśmy o Jarocinie i festiwalu w Sopocie i o takich tematach. I o fotografii reporterskiej. Niestety ta wystawa z jego zdjęciami i innych autorów, reporterów itd. No, też została oczywiście teraz zamknięta, ale jest super fajnie przygotowana i też na nią trzeba przeznaczyć z godzinę. To jest w Domu Spotkań z Historią na Karowej. Teoretycznie powinna być do końca stycznia, czy będzie dłużej, to trzeba się będzie zorientować później. Jak sobie poglądałem te różne nasze zdjęcia, tu też Ula trochę się do tego przyczyniła, to pomyślałem, że muszę przejrzeć fotografie ze Stygmontu. Przejrzałem je. Wiele z nich to jest w ogóle jeszcze nie przeselekcjonowanych przeze mnie, bo ja tam sporo tych zdjęć narobiłem. Nie jest przejrzanych.
Myślę, że spróbuję zrobić takie spotkanie i przypomnieć, co się działo w Tygmoncie w latach 2007-2009, kiedy tam najczęściej chodziłem, oraz na takim cyklu bluesowym Warsaw Blues Meeting, który się zaczął 5 grudnia 2004 roku i z jego organizatorem Piotrkiem Łukasiewiczem, a może dołączy do nas też Sławek Turkowski, który prowadzi audycje no, takie jazzowe i bluesowe, może powiedzmy, w radiu Jazz FM, no, tym internetowym teraz. No to myślę, że to w grudniu zrobimy takie spotkanie i przypomnimy, co się tam działo na tym cyklu. Tam też mam bardzo dużo zdjęć, których nigdy nie prezentowałem. Niestety galeria, w której były prezentowane, zniknęła. Nie powiem dlaczego, ale zniknęła, więc wszystko prysnęło. Może sobie powspominamy, poprzypominamy nazwiska. I cóż, jeszcze raz zapraszam na profil na Facebooku, na subskrybowanie kanału na YouTubie. Już prawie setki dotarłem, więc będę mógł utworzyć krótki link wreszcie na stronę fotokursownik, gdzie jest info o tym. No i jeżeli ktoś jest w stanie i ma chęć do wsparcia projektu na Patronite, nieśmiało tak na koniec zapraszam. I to tyle w ramach Okiem Fotografa dzisiaj. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi i do zobaczenia i do usłyszenia też na koncertach, mam nadzieję.